Wspaniałe. Zamiast bulionu wlewamy żurek. O matko, jaki mocny, ale fajna, bo słodkawa. Słodkawa. Jak ja lubię. Jak otworzycie, to wszystko trzeba trzymać w lodówce, bo nie ma konserwantów, nie ma żadnych sztucznych dodatków. Biała kiełbasa pieczona z sosem żurkowym i pire ziemniaczanym. Taki fikołek. Bardzo fajnie. Jest z nami w kuchni dzisiaj nasza, absolutnie królowa przepysznych przetworów, Swietka Nowakowska, nasza cudotwórczyni przetworowa, która wam powie, co przygotowała razem ze mną tak naprawdę na Wielkanoc, dlaczego trzeba zamawiać już, a żeby już tak całkiem powiało Wielkanocą, to zrobimy dzisiaj danie z białej kiełbasy. Uwaga, Swieta, czy słyszałaś o białej kiełbasie w sosie żurkowym? Nie, to będzie pierwszy raz. Dobra, to w takim razie. Tak. Ja się zabieram za białą kiełbasę, tylko powiem, co będzie potrzebne. Tak. A ty powiesz, co przygotowałaś. Dobrze. Do białej kiełbasy w sosie żurkowym potrzebna jest biała kiełbasa, przyprawy, sól, pieprz, majeranek, czosnek, cebulka, cebula, sporo, śmietana i twój żurek. Dobrze. Koniec. Ja robię, a ty gadasz. Bardzo dziękuję, Batko, że zaprosiłaś mnie na program. Po pierwsze, bardzo się chętnie nauczę, bo żurek też jest w każdym domu i chętnie już się umiem gotować żurek. Teraz się nauczę, jak coś robić innego. Kiełbasę. Coś innego, tak. Chcę powiedzieć, że przygotowaliśmy dla was takim, co my przygotowaliśmy na Wielkanoc. No oczywiście nasz żurek. Ten żurek jest unikalny, dlatego że on jest bardzo smaczny, delikatny. On jest na miodzie z dodatkiem mąki żytniej typu 2000. Jest list lawrowy, jest czosnek, jest zielenie angielskie. W każdej buteleczce? W każdej buteleczce. Po nie prostu, tam, tylko w wiatrze. Tak, własnoręcznie jest do butelki rzuconej. Czosnek oprócz tego, kiedy fermentuje, to też mamy i czosnek, i zielenie angielskie, ale oprócz tego, żeby do waszego żurku dołączyć lub do sosu. I ta kolekcja zakwas na żur już drugi rok króluje. Zrobiliśmy wspólnie z Beatą jej przepis, moja robota i tak, po prostu wspólny produkt. Następny produkt, jaki też mamy w ofercie, to oczywiście chrzan, ale chrzan, jak wiecie, że i Beata o tym dużo mówiła i już na pewno jesteście przeszkoleni, że trzeba sprawdzać składy, prawda? I tak, tam, bo i, chrzanu w chrzanie bywa czasami tak, bardzo mało. Bardzo mało. I wiecie, po prostu wczoraj też robiłam degustację w sklepie takim zaprzyjaźnionym i dawałam próbować chrzan, swikle i wszyscy mówili po prostu jak jeden, że tutaj odczuwa się sam chrzan, naturalny chrzan, bo kupujemy chrzan, mamy takie miksery, jakie rozbijamy, bardzo, bardzo ciężka praca, chłonna praca. To prawda. No ale w składzie jest tylko chrzan, jest dodatek miodu, trochę jabłek i sok z cytryny. Więcej tutaj nic nie ma. On jest na początku słodkawy, na samym koniec jest ostry, taki powinien być. Tak zwanym opóźnionym zapłonem. Tak, 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 z posmakiem takim. Tak. Także ten chrzan króluje, oczywiście jest bardzo, bardzo popularny i często zamawiany. Trzeci produkt to jest swikla. Zwykle jest słodkawa, bo też tutaj jest dodatek miodu, dodatek jabłka, no i oczywiście chrzanu, jak sama nazwa wskazuje. Także zwykle też jest, no i żeby było na święta dla mądrych bab, zrobiliśmy taki zestaw promocyjny, jaki można zobaczyć na naszej stronie www.smakiaromat w zakładce promocja. I ta zakładka promocja, jak wchodzicie, tam jest wszystkie te zestawy. Wtedy w zestawy jest taniej na 30%. Także można zamawiać jako zestaw żurek, swikla i chrzan. Ja teraz ale popróbuję, tak, bo do kiełbasy białej w sosie żurkowym będziemy również dodawać chrzan. Dodawać majeranek. Ja teraz spróbuję. O matko! Ostry. Jaki mocny. Bardzo mocny. Słuchajcie, uważajcie, bo można oczywiście chrzan zrobić z śmietaną czy z żółtkami gotowanymi. Jest świetny. Pamiętacie, że ale fajna, bo słodkawa. Słodkawa. Jak ja lubię. No. Pamiętacie, jak robiłyśmy do karpia
chrzan z koglem moglem. No tam oczywiście w koglu moglu jest cukier, no ale słuchajcie, no też nie oszukujmy się, na święta wielkanocne my nie będziemy wszystkiego robić na cateringu dietetycznym, no bo teraz się można wykoleić, no prawda? Tak. Ja wam teraz powiem, co robię, bo się dopytujecie. Tak. Ale ja nie robię nic tajemniczego. Pokrojoną cebulę wrzuciłam na patelnię i ją po prostu mieszając przysmażam. I teraz dodaję do tej cebuli, bo ona już jest prawie okej, czosnek, bo on się szybciej pali. Majeranek. Sporo. Tak, sól. Pieprz. I zaraz ci powiem, co my tutaj, moja kochana, zrobimy. Dlatego, że my tak naprawdę z tej cebuli zrobimy ten sos żurkowy. Już mamy. Teraz zobaczymy, jak nasze korane. Ja nakułam widelcem tą białą kiełbasę, żeby ona nie popękała, bo inaczej by popękała. Popatrzymy. Aha. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę, tak. Jeszcze trochę. Ale zrobimy teraz sos. I teraz, tak jak zwykle, wlewamy, żeby powstał sos bulion. Tak. To my po prostu zamiast bulionu wlewamy, ja mam tutaj żurek. Pół litra, żurek. Ha, ha. No to mąkę trochę. No tak, koniecznie, właśnie. Bo on się musi zagęścić. I teraz będziemy to się zagęści, bo to ma mąkę żytnią, więc nawet nie trzeba jakoś wybitnie długo redukować, ale pamiętajmy o tym, że trzeba to mieszać, bo tu jest mąka. Mieszaj, kochana, proszę. Dobrze. Ja jeszcze tylko powiem dwa słowa o tych sosach, nie? Dawaj. Że po prostu święta wielkanocne to jest mięso, wędliny, kiełbasy, tak. duże po prostu mięso, tak? I mamy też w ofercie, zrobimy zestaw sosów, na razie się obrabiamy tutaj zdjęcia i zrobimy taki zestaw sosów do świąt, też będzie w zakładce promocja w kategorii promocja, będzie takie sosy, bo sosy robimy na przykład ze sliwki węgierki, z czarnej pożyczki, z czerwonej pożyczki i tak zwana adżyka gruzińska. O, już się redukuje, widzisz? No już tak, zagęścił, tak, bo to jest mąka żytnia, tak, zobaczcie. Tak. Już gesty, zobaczcie. Zobaczcie, jaki piękny sos się robi z żurku. Jaki nam wyszedł piękny sos. Bardzo, super. Aha. Gesty. Zaraz będziemy go teraz dorabiać. Tak, poproszę. Posłodzimy sobie miodem. Wiem, że tam mówiłam, że ten miód tam podnosi, no ale robimy danie świąteczne. No i nie dodajemy jego dużo, tak? Tylko leżyczka, no, także... Wiesz, ja bym powiedziała, że ten żurek musi być mocno złamany tą słodyczą, ten sos. Aha, o, tak mocno. Tak bym powiedziała, że taką... Łychę. Zdrowo. Jeżeli żurek nam się okaże być za gęsty, to dolewamy trochę wody. Ale ja bym się z tą wodą nie spieszyła, bo my zaraz tu dołożymy śmietanę. Tak, tak. Zrobię. Chcecie? Ktoś chce eksperymentować, może dodać czterek mascarpone. Aha. Ktoś chce eksperymentować bardziej, może zabielić mlekiem kokosowym. No tak. Proszę uprzejmie. Ktoś chce być wiernym jak pies i olać to, że głównie w trzydziestkach jest karagen, możesz dodać śmietankę 30. Ale znalazłam, ty wiesz, szukałam, tak, bez karagenu, jest. Wiesz, że, no, że wrzucały dziewczyny? Tak, bo było trudno, na początku po prostu wszędzie on jest, ale potem jak poszłam tylko do jednego sklepu... po prostu trzeba zwracać uwagę. Tak, mamy już słodko-kwaśny smak żurku i teraz ja mam śmietanę akurat dzisiaj 18. I wtryniamy śmietanę, tylko ostrożnie już z grzaniem ze śmietaną, bo żurek jest kwaśny, więc o, zobaczcie. I teraz trzeba to wymieszać ze śmietaną. Super. Zobacz, jaki wyszedł piękny sos. Piękny kolor nawet. No, no piękny. Był przed tym taki szary, ale teraz... Bo śmietana to zabieliła, bo tak to był... Ale żurek powinien być koloru szmaty. No tak, tak, smaczny. Dobry żurek powinien być koloru szmaty. Żurek powinien być brzydki. Tak, ale, jak śledź. Ale smaczny. Dwie rzeczy na Wielkanoc powinny być brzydkie. Bo śledź powinien być szary i tłusty, a żurek powinien być też szary. To ja sobie teraz spróbuję to. Znowu zamienię łyżki. Ja bym go trochę rozcieńczyła wodą, bo on jest bardzo gęsty. Pamiętajcie, że żurek jest na mące. Jeśli chcecie rzadszy, to można oczywiście nie dodawać tej warstwy z mąką, tylko dodać samą warstwę tego zakwasu z nad. Ale my tutaj sobie to... O!
Zaraz będziemy to. O, widzicie, już jest troszeczkę rzadszy, bo się zrobił taki bardzo budyniowy. To jest kwestia tego też, ile kupicie w butelce tej mąki w żurku, bo to też nie sposób tak po jubilersku wlać idealnie. No i mamy, słuchaj. No ale musi być proporcja, bo na przykład robiłam różnie, pół butelki dawałam, tak, bo najtrudniejsze to rozlać. Jak robimy w większych tam pojemnościach, no to potem, żeby każda butelka była tak samo rozlana, tak, i po prostu jakby... Słuchaj, weź łyżkę, spróbuj i powiedz, tak? Co byś tutaj dała, a ja tymczasem zrobię pire ziemniaczane, nie solone. Oj, bardzo dobre. Posolimy na sucho. Nic niepotrzebne. Proszę. Dlaczego solimy ziemniaki na sucho? Jak ktoś wie, niech pisze. Masełko. Można dodać, jak chcecie, oczywiście skwarki ze smalcu. Będzie jeszcze mniej klasztornie, ale my dodamy sobie masełko i ja zawsze lubię dodać albo jogurt, albo do pire łyżkę śmietany. Tak. I teraz mam tutaj tłuczek i jedziemy. Żeby potasu nie wylać z wodą, Wiesia Pietrzak pierwsza, dostajesz, kochana, buziaka, dlatego że w przeciwnym razie, jak posolimy wodę, cud wejdzie do ziemniaków, a potas wylejemy, to co ziemniak ma najcenniejszego. Dobra, pire ziemniaczkowe mamy zrobione, ja zaraz je spróbuję. Sos wyłączam, bo to... I teraz wdajemy chrzan do sosu. Chrzan jest mocny. Spróbujmy od łyżki. Oczywiście to nie jest też obowiązkowe. Możemy, ale nie musimy. Może być z samym żurkiem, może być z chrzanem. Teraz zobaczymy, jak nam wyszło z chrzanem. Dobra. 40 razy lepsze. No. I teraz uwaga, przekładamy kiełbaskę do tego sosu. Proszę bardzo. I ona jeszcze chwilkę. Pamiętajcie o tym, żeby już składać zamówienia na ćwikłe, chrzan i żurek. Czy ty, Świeta, mówiłaś, bo ja nie słyszałam, tutaj się byłam w wirze roboty. Ile to jest ważne? Tak, ważne do czerwca żurek, swikla i chrzan. Data ważności jest, użyć trzeba zjeść przed 26 czerwca. Ale żurek trzeba trzymać w lodówce, prawda? Żurek trzeba, jak otworzycie, to wszystko trzeba trzymać w lodówce, bo nie ma konserwantów, nie ma żadnych sztucznych dodatków. I dlatego jak już otworzycie, bo tak to jest pasteryzowane parę wodnej, ale jak otworzysz, to już po prostu trzeba zjeść w ciągu tygodnia. No i chciałam powiedzieć i poprosić, kto jest zainteresowany, zamawiajcie proszę już, bo nas jest mała firma i dlatego musimy zdążyć to zapakować i wysłać, żeby wszystko doszło wam na święta. I to dlatego taka prośba, nie zostawiajcie na ostatnią chwilę, bo może tego... Zamawiajcie już. Tak, zabraknąć nie ma tego jakiejś ilości hurtowej, tylko... No tak, bo to wszystko jest ręcznie robione przez Świetę i jej kilku pomocników. Tak. I tyle, tak? Tak, także to mała firma, ale jest kontrolowana, wszystko jest badane przez laboratorium, wszystkie wartości. Także można mieć małą firmę, małą wytwórnię, podlegać kontroli, która jest zgodna z prawem i karmić nas tylko 100% chrzanu w chrzanie. Tak, i swikla też, tak. I buraka buraku. I buraka. A powiedz jeszcze o barszczyku czerwonym i o zakwasie, a ja będę nakładać. Tak, chciałam się o tym zakwasie na barszcz czerwony, bo to jest normalny zakwas, jaki może być też dla picia i tak samo dla na barszcz czerwony. To jest też przygotowane według przepisu Beaty, także bardzo smaczny jako probiotyk, niepasteryzowany, to jest żywy napój, zakwas na barszcz. Jest też w zestawie, też jest w zakładce promocji i jest taka promocja, że kupujecie 3, a płacicie tylko za 2. Jedna butelka jest w gratisie. I tak samo jest jeszcze... Zapomniałam powiedzieć, taki zestaw. Na przykład ktoś nie chce, no nie wiem, nie używa, nie je chrzanu i swikle, tylko chcieliby kupić żurek. To też jest promocja tylko na żurek, że płacisz za 2, dostajesz 3. Jedna butelka jest gratis. Pamiętajcie, że żurek robimy, ja robię w proporcji
3:1, czyli na 1,5 litra wywaru. A, tak. Daje 1,5 litrówkę. No tu jest przepis, żurku. Nie? Jest na przepis na mój żurek. Tak, tak, na każdej butylce jest przepis Beaty na żurek i na barszcz czerwonej. Także można kupić i już się nie szukać. Jest wszystko macie gotowe. Macie gotowe, ile czego dodać. Tak jak Beata powiedziała, najlepiej, bo jak zamawiacie na przykład 1,5 litra, a chcecie zrobić 3 lub 5 litrów żurku, no to nie będzie tego uzyskanego smaku, tylko trzeba kupić więcej. Dlatego zrobiliśmy ten zestaw promocyjny. Świetne pytanie jest, jak ktoś zamówi teraz, to kiedy otrzyma? W ciągu 3 dni. W ciągu trzech dni, tak. Ale jak będziecie zamawiać za późno, to już tak to cudownie już tak nie będzie. Tak, no po prostu, bo realizujemy zamówienie w kolejności wplenięcia. Jak nagle w jeden dzień wplenie 100 zamówień, no to nie damy rady zapakować w ciągu jednego dnia, ale w ciągu tygodnia na pewno dostaniecie. Także czym wcześniej, bo w zeszłym roku naprawdę dramat był tak. I wszyscy na ostatnią chwilę zamówili i po prostu ja już nawet dzwoniłam do Beaty, powiedziałam, nie wyrobię się, nie wiem co robić. Ale ja powiedziałam to bierzmy ludzi, tak? Tak, bo tak. Chciałyśmy wszystkim wam to wysłać. Tak. Proszę tak. bardzo, mamy. Pięknie. Biała kiełbasa pieczona. Pięknie. Może być w piekarniku, może być na patelni. Z sosem żurkowym i pire ziemniaczanym. Swietka. Bardzo Ty pięknie. Próbujesz, a ja sobie robię porcyjkę. W dueciku będziemy mlaskać. Tak, tak. Proszę bardzo. Kiełbaska. Pięknie nam się upiekła. Tak. Sosik. Ziemniaczek, porcyjka. Uwaga. Brudna broda z tego łakomstwa. Słuchajcie. Niam, niam, niam. Już święta, już prze. I już jest po smak. Humor się poprawia. Świąt, humor się poprawia. Wiosna, żurek oznacza wiosna. Słońce, tak. Już uwaga, ciepło. Jeszcze jedna porcyjka. Wspaniałe. Nie jestem fanką białej kiełbasy w żurku, bo ona mi zawsze wygląda pornograficznie. Nie podoba mi się. Jak ona tak leży na tej, jeszcze jak są dwa jajka obok położone na przykład na twardo, to w ogóle mam pornograficzne skojarzenie. A w takiej postaci można jeść. Mamy znacznie mniej pornograficzne. Także no. Niepornograficzny sposób podania białej kiełbasy. Smakuje ci? Bardzo, bardzo, bardzo. No to cóż, dziewczyny, bardzo prosta sprawa. Po prostu robimy, smażymy cebulę z przyprawami i tak jak do sosu każdego dajemy bulion, tak dajemy po prostu 0,5 litra żurku. Śmietankę, serek, mascarpone lub nic, jeśli tego nie chcecie wzbogacać. Chrzan, miód, co lubicie. Kiełbasa biała w piekarniku lub na patelni. Może być parzona, może być surowa. Moja była surowa, byle była ponakuwana. I to by było na tyle. Odwrócony fikołek białej kiełbasy na... Bardzo dziękuję, Beata, że pokazałaś mi. Żurek teraz umiem gotować, teraz już drugie dania. Taki fikołek. Bardzo fajnie. Do zobaczenia za tydzień, bo za tydzień będzie co? Zupełnie coś innego. A... Thank you.